Wspominamy dzisiaj świętego Sebastiana, męczennika za wiarę. Ciągle jesteśmy właśnie w tym takim toku przeżywania rekolekcji, gdzie odnosimy się do świętych męczenników, którzy przelali krew swoją za wiarę, wytrwali wiernie przy Chrystusie. Dzisiaj słyszymy te słowa, że Pan Jezus wybawia nas ze śmierci wiecznej drogocenną swoją krwią, którą przelał z miłości do każdego z nas na krzyżu. I pod krzyżem zanurzamy to wszystko, co jest grzeszne, słabe, co jest nieprawością, co nas oddala od Boga, to też przeszkadza w budowaniu relacji miłości z drugim człowiekiem. Właśnie zanurzyć się w tej drogocennej krwi, aby w niej doznać wybawienia, oczyszczenia. Nie ma innej drogi. Ja mam też taką swoją modlitwę, którą mam w brewiarzu i rzeczywiście to, cośmy wspominali, to odkryli i przeżywali, poświadczyli życiem, oddaniem życia męczennicy za wiarę, że nie ma innej drogi do świętości, innej drogi do nieba, jak droga przez krzyż. Panie Boże mój, Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny, z miłości ku Tobie, w zjednoczeniu z męką Pana Jezusa, na większą cześć i chwałę Twoją, na intencje Ojca Świętego, Kościoła Świętego i Ojczyzny, na zadośćuczynienie za grzechy moje, za grzechy całego świata, a w szczególności za duchową ślepotę ludzi. To wszystko dzieje się dzięki tej drogocennej krwi Chrystusa. Doświadczamy tego podczas każdej Eucharystii. Przypuszczam, że wy tutaj, kochani małżonkowie, wszyscy, żeście zawierali sakrament małżeństwa podczas Eucharystii. No właśnie, żeby zaprosić do swojej wspólnoty Chrystusa, zmartwychwstałego Pana, który wyniósł tę ludzką miłość do godności sakramentu, czyli tego znaku widzialnego łaski niewidzialnej. Czyli można powiedzieć, że małżonkowie wtedy wchodzą na taką żyłę złota, z której mogą nieustannie czerpać, bo zaprosili do swojej wspólnoty Chrystusa Pana i tworzą ten jedyny legalny trójkąt małżeński popierany przez Kościół, czyli małżonka, małżonek i on, Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, ten, który zwyciężył grzech, śmierć, szatana i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Mówimy, że droga powołania małżeńskiego jest tą najpowszechniejszą drogą życia, drogą do świętości, drogą właśnie do nieba, że małżonkowie pielgrzymują już razem w jedności. W sakramencie bierzmowania przyjmują siebie z wszystkimi prawami i obowiązkami i przekazują siebie z wszystkimi prawami i obowiązkami, bo małżeństwo to nie jest spółka akcyjna po 50% udziałów, ale to jest spółka akcyjna, w której każdy wnosi 100%. Cały jest obecny z całym tym potencjałem, ze wszystkimi prawami i obowiązkami i całkowicie oddany. I małżonkowie się sobie przekazują w czasie sakramentu bierzmowania i przyjmują program życia, który dzisiaj będzie też przypomniany, jakby można powiedzieć odnowiony przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej jedyny i wszyscy święci. No właśnie, tego się małżonkowie trzymają, ale wiemy, że sakrament małżeństwa był zawierany podczas Eucharystii, bo z tej Eucharystii trzeba czerpać siłę i umacniać się spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym, Jego zwycięstwem nad grzechem, śmiercią i szatanem i karmić się Nim, by trwać wiernie na tej drodze
zobowiązań małżeńskich, tej przysięgi małżeńskiej, bo trwanie w jedności małżeńskiej, wierne wypełnianie tych zobowiązań małżeńskich, to jest czerpanie właśnie łaski. To jest to udoskonalanie swojej miłości, tą miłością ofiarną, zdolną do poświęceń, do oddania życia za drugiego, bo jest to czerpanie miłości od Jezusa Chrystusa. I małżonkowie powinni oczywiście brać, cała rodzina, ten stół eucharystyczny do swojego domu, przenosić go do codzienności. Dzisiaj myślę, że przez odnowienie przestrzeni małżeńskich to się też dokona, bo na tym stole są te trzy cudowne słowa, które są oblane krwią Chrystusa, mają swoją moc. Już pierwsze żeśmy przeżyli. Przepraszam, czyli spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. Proszę zwrócić uwagę na tą jedną spójkę i. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czy najpierw przepraszam Ciebie, Panie Boże, za wszystko, co mnie oddala od Ciebie, za właśnie to zaniedbanie odpowiedzi na miłość wobec Ciebie, mojego Stwórcy i właśnie Ciebie, siostry i bracie, czyli tym samym sercem. Tym samym sercem przepraszam Ciebie, bracie i siostro. Nie ma czegoś takiego, że tu Pana Boga to przepraszam, jakoś sobie z Nim poradzę, a tam to przepraszam, ale jakby czymś innym. Nie. Tym samym sercem przepraszam Pana Boga, mojego Stwórcę i tym samym sercem Ciebie przepraszam, siostro i bracie. I tam jest w tym przeproszeniu wołanie, przyjmij mnie właśnie na nowo. Przyjmij mnie taki, jakim jestem. Tak mi się przypomina taka sytuacja, jak tu panie feministki głośno nieraz wołały, że z Panem Bogiem to my sobie jakoś poradzimy, najgorszy jest episkopat. No więc to tak sobie można też to wszystko rozdzielać gdzieś. I za chwileczkę będzie słowo proszę. To jest no właśnie, że siebie potrzebujemy, że nie jesteśmy samowystarczalni na tej drodze życia małżeńskiego, że to już nie jest teraz już ktoś, każdy sobie rzepkę skrobie, tylko no właśnie wkładamy ten potencjał, to swoje serce, te wszystkie talenty do tego domu, do tej wspólnoty. Składamy to, dajemy całego siebie, ale z drugiej strony właśnie mówimy, że potrzebuję Ciebie, że jestem samowystarczalny, że ta pełnia w małżeństwie to jest ta komplementarność. Kobieta w swojej specyfice i mężczyzna w swojej specyfice i tutaj nie można struny przeciągać na zasadzie, dlaczego ona jest taka małomęska, a dlaczego on nie jest taki kobiecy, bo nieraz jest coś takiego, sytuacje się takie dzieją, że się nieraz chce przeciągnąć tę linę, bo no właśnie nie rozumiemy siebie, a tu zadanie małżonków jest takie, żeby dla mężczyzny, dla męża, żeby bardziej rozumiał specyfikę kobiety i przyjmował ją z tą specyfiką, a zadaniem dla żony jest odkrywanie specyfiki mężczyzny i żeby był bardziej męski, ta troska kobiety, tak samo w drugą stronę mężczyzny, męża, żeby ona była bardziej kobieca, a nie właśnie no, na swoją stronę przeciąganie, bo wtedy będzie ta komplementarność. I wtedy rzeczywiście prosimy siebie wzajemnie, proszę Ciebie, bo to jest to wyrażenie, potrzebuję Ciebie. Proszę, zapraszam do tej przestrzeni, żeby no właśnie podzielić się tym potencjałem, tym dobrym, tym talentem, tym swoim sercem tutaj dla dobra wspólnoty. Tu wołamy też razem w jedności serca, jako małżonkowie przychodzą i wołają o pomoc Bożą. To też właśnie jest ważne w zjednoczeniu serc. Tak jak mówiła Matka Teresa, Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedy była w Polsce, rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. Czyli też, że potrzebują pomocy Bożej, sami sobie też nie wystarczają. To jest ten akt pokory wobec Boga i potem akt pokory przenoszony wobec siebie, żeby umieć siebie prosić. I to, co jest jeszcze jedno słowo, dziękuję. Nie jakieś tam dzięki, hej, tam. No właśnie o to trzeba mówić. Dziękuję.
Dziękujemy za siebie wzajemnie. Dziękujemy za ten dar powołania. Dziękujemy, że możemy patrzeć w tym samym kierunku. Dziękujemy, że no właśnie jesteśmy razem, że to jest ta duchowość życia małżeńskiego, że lapidarnie ujmując, bycie w dialogu z Bogiem i bycie w dialogu z sobą, właśnie w tej jedności. I dziękujemy za to, że możemy się obdarowywać tym, że możemy właśnie tutaj też realizować siebie na tej drodze powołania, też swoją niepowtarzalną osobę w spotkaniu z drugą osobą w życiu małżeńskim właśnie, wobec małżonki i wobec męża. I to, co jest potem, no i te trzy słowa są bardzo potrzebne, i to, co będzie ciągle pomagało wrócić do tego, żeby ten stół brać, żeby przy tym stole się jednoczyć ze zmartwychwstałym Panem, być w komunii i w komunii między sobą. To, co powiedział też papież święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, communio personarum, właśnie o małżonkach, komunia osób. Właśnie komunia osób, to ta jedność ciągle podkreślana. I wiemy, że diabeł jest po to, żeby rozbijać, diabolos dzielić, niszczyć to, co jest dobre, osłabiać więzi. I to jest jego zadanie i będzie tam się wdzierał gdzieś w te zakamarki, w te luki, które gdzieś mu stworzymy, bo tylko Pan Bóg może stworzyć coś z niczego. Diabłu trzeba coś dać, jakąś pożyweczkę, żeby on coś to musiał mieć, jakąś okruszynkę chociaż, i on z tego już coś zrobi. Sam siebie nie. Tylko Pan Bóg może stworzyć coś z niczego. A diabłu trzeba coś podać. I on to już potem sobie z tym dalej poradzi. I potrzeba tego, co kiedyś na rekolekcjach zapytałem małżonków, co uważają, że jest najważniejsze w życiu małżeńskim. I różne były odpowiedzi, a w pewnym momencie tak nieśmiało jedna z żon odpowiada, myślę, proszę księdza, że przebaczenie. Przebaczenie. I rzeczywiście, żeśmy znali taki strzał w dziesiątkę, bo przebaczenie, czyli chodzi o to, żeby dać sobie szansę, przyjmij mnie na nowo. Owszem, mam te kanty, mam te wszystkie tutaj fikimiki, koniki, bziki, które osłabiają nasze relacje, ale proszę, przebacz mi. Czyli daj mi tą szansę, żebyśmy zaczęli od nowa. Stwórz mi tę przestrzeń, żebyśmy dalej mogli budować wspólnotę. Nie zawsze jest to takie łatwe oczywiście. Ale przebaczenie najpierw się dokonuje w sercu, tam wewnętrznie. Potem dopiero może być wejść w proces pojednania. I siostry bracia, no z tego daru korzystamy, bo i z sakramentu pokuty i pojednania, gdzie tam wołamy o przebaczenie, żeby wewnątrz, we mnie się dokonała przemiana, ale potem to się przebaczenie. Ja pamiętam, w domu rodzinnym byłem tak wychowywany, że zanim poszedłem do konfesjonału, do spowiedzi, to moja mama mnie pytała, czy przeprosiłem, jakby było coś wobec rodziców, czy wobec rodzeństwa. I co było najgorsze dla mnie? Spowiedź sama to nie. Tylko właśnie przeprosić siostrę czy brata. Jak coś nabroiłem, albo coś tam żeśmy zepsuli swoje relacje, coś tam skrzywdziłem, no to gdzieś tak się migałem, żeby ominąć ten punkt i sobie polecieć od razu do spowiedzi. A tutaj właśnie przebaczyć sobie, żeby dać sobie tą szansę przyjęcia siebie na nowo, no właśnie wtedy idę po ten dar miłosierdzia. Tam proszę, żebrze o ten dar miłosierdzia, żeby Pan Jezus stworzył mnie na nowo, jako właśnie człowieka z czystym sercem. I siostry bracia, może tylko takie przesłanie pozwolę sobie zakończyć, bo tutaj stąd wyjdziecie odnowieni przez odnowienie przyrzeczeń też małżeńskich, ale też nakarmieni Chrystusem, to wobec Niego. Na nowo Go zaprosicie też do swojej wspólnoty. Na nowo weźmiecie ten stół eucharystyczny. No bo w oparciu o co budować tę jedność małżeńską, rozwijacie w miłości. Tak napisał prorok Khalil Gibran, tak napisał i tak zaczyna, a małżeństwo, mistrzu? Takie pytanie kobieta imieniem Almitra zadała prorokowi w tym znanym właśnie wierszu
Khalila Gibrana, prorok. I prorok odpowiedział jej: urodziliście się razem i pozostaniecie razem na zawsze. I tak będziecie razem, aż po milczącą pamięć Boga. Śpiewajcie i tańczcie razem i bądźcie weseli, ale niech każde z was pozostaje sobą, tak jak oddzielne są struny lutni, choć wibrują tą samą melodią. Każdy pozostaje jedyny, niepowtarzalny i takimi pozostańcie, ale właśnie trzeba wtedy tę symfonię wykonać, choć każdy wibruje inną struną. To tak jak ta lutnia, choć wibrują te struny osobno, to wibrują tą samą melodię. I siostry i bracia, będziecie stąd wychodzili, więc nakaz misyjny też macie. Jako małżonkowie, tym, którzy trwają w jedności małżeńskiej. I taki nakaz proszę przyjąć tutaj. Idźcie i ukazujcie piękno sakramentalnej miłości małżeńskiej tym, którzy przestali wierzyć, że jest możliwa, lub w ogóle nie przeczuwają, że coś takiego może istnieć. Formując rzecz nieco humorystycznie, niech na widok waszych małżeństw i rodzin ludziom chce się żenić, wychodzić za mąż, rodzić i wychowywać dzieci. No właśnie, bądźcie takim świadectwem. A patrząc na was, raduję się, że trwacie w jedności małżeńskiej. Na jednym ze spotkań świętował pewien celebryta 25-lecie sakramentu małżeństwa. Piękna uroczystość, dużo gości, media. Jeden z dziennikarzy do niego podszedł i mówi: proszę pana, a pan nie miał tak kiedyś chęci się rozwieść? Zacząć jakieś inne życie? To popatrzył tego dziennikarza, wie pan co? Rozwieść się to nie. Nigdy. Ale zabić żonę to już parę razy. Bo rzeczywiście różne są te historie. Natomiast wiedział, że trzeba się trzymać tej przysięgi małżeńskiej, realizować ten program, choć czasami właśnie mogły przyjść jego takie chwile najść. Więc życzę dalej tego trwania. Niech Pan Jezus pomnaża tę miłość i umacnia jedność w waszych małżeństwach, byście byli też tymi świadkami dla innych.